Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce następuje jedna wielka migracja. Nie emigracja, ale migracja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szwajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. Jak możesz, to polecaj gdzie się da. No, emigracja to jest przejazd z jednego kraju do drugiego kraju, no a migracja z jednego terenu do drugiego terenu. No i w Ameryce było te tak sławne północ i południe, no, wojna secesyjna, no to była taka, że po prostu na południu no, to było ciepło, w ciepłym klimacie pracowali czarni przywożeni z ciepłej Afryki. No i tam nie było kombajnów, nie było traktorów, trzeba było dużo siły roboczej. Na północy nie za bardzo była bawełna, było za zimno, także klimat nie był sprzyjający, także ogólnie północ no to był bardziej przemysł, to było jakieś takie bardziej Europejczycy, bardziej ludzie przyzwyczajeni do zimna. No i tym ludziom z północy nie za bardzo się podobało to, że jest niewolnictwo. No te niewolnictwo, tam dużo chrześcijan, właśnie protestantów walczyło przeciwko niewolnictwu. To byli konserwatyści, to byli republikanie. To właścicielami niewolników na południu właśnie byli demokraci. Demokraci dopiero w latach 1960 z byłych właścicieli niewolników zmienili się dla polityków, którzy potrzebowali głosów czarnej społeczności. No ale no i cała ta sytuacja, właśnie ten północ, południe. Następna sprawa w Ameryce, no to jest środek Ameryki i wybrzeże. Wybrzeże, te wschodnie od strony Europy, od strony Atlantyku, no to jest, to są byłe 13 kolonii amerykańskich, czyli te kolonie, które no powstały czy zbuntowały się przeciwko koronie angielskiej, no to byli w większości to byli Anglicy urodzeni w Anglii albo z rodziców Anglików, no ale oni nie chcieli płacić podatków, dlatego że nie mieli reprezentacji w parlamencie angielskim, a płacili podatki. No tam były najróżniejsze te sytuacje. Podatki nie były takie duże, podatki były dużo mniejsze niż dzisiaj. Dzisiaj podatek federalny jest najwyższy, to jest 66%. Wtedy 10%, no to ludzie brali za muszkiety i walczyli i obalali rządy. Na razie jeszcze nie obalają. No i właśnie o te podatki chodzi, że dzisiejsze rządy w Kalifornii na przykład, no to mają 10% podatków stanowych. No bo 36, no to jest podatek federalny, a powiedzmy każdy stan ma swoje podatki. W niektórych stanach w ogóle nie mają podatków, ale podatek dochodowy krajowy, no to trzeba zapłacić niezależnie, gdzie się mieszka. No i tutaj zaczyna się ta, można powiedzieć, gimnastyka podatkowa, no bo było do tej pory tak, no w zasadzie to do Trumpa, że jeżeli ktoś mieszkał w Nowym Jorku, no i w tym Nowym Jorku płacił duże podatki katastralne, czyli powiedzmy 1,5-2% od własności nieruchomości, no to jest to, co w Polsce dużo ludzi jest przeciwko, to jest to, co dużo ludzi w Polsce stara się zaproponować, no bo to daje to sporą kasę, wszystkim tym miastom na utrzymanie szkoły, utrzymanie policji, straży pożarnej, wywożenia śmieci i tak dalej. Także ten podatek katastralny 1% powiedzmy od wartości rynkowej, no to jest spora forsa. No i tą sporą forsę do 2017 roku
kiedy to Trump powiedział, że w zasadzie te wszystko wysoko opodatkowane stany, tak jak Nowy Jork powiedzmy, czy Kalifornia, no to ludzie, którzy mieszkali w tych socjalistycznych stanach z bardzo dużymi podatkami, oni te podatki, które płacili do stanu, mogli sobie odpisywać od Waszyngtonu. Także to były taka no furtka podatkowa, no i tym ludziom mówią, zapłacimy podatki tu, odpiszemy sobie tam. No, a Trump powiedział, chwila, wy macie tak strasznie wielkie podatki, także ludzie muszą płacić podatki, a nie powinni płacić podatków, a później te podatki, no to, które wy dostajecie, no to rząd federalny nie dostaje, no i zablokował tylko na 10 tysięcy. Także tych stanowych i lokalnych podatków już nie mogli odpisywać. No i co się stało? No to się stało, że Nowy Jork stracił bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pieniędzy. Wszystkie te socjalistyczne stany, socjalistyczny Nowy Jork stracił 20 miliardów. Kalifornia straciła 18 miliardów. Socjalistyczne Illinois 9 miliardów. Massachusetts 3 miliardy. New Jersey 3 miliardy. Maryland 2 miliardy. Ohio 1,5 miliarda. Minnesota 1,2 miliarda. Pensylwania 1,5 miliarda. Virginia ponad miliard. Także te wszystkie te socjalistyczne stany, które mają nieprawdopodobnie duże podatki stanowe, po prostu potraciły te pieniądze, bo ludzie się zaczęli wyprowadzać. Zaczęła się robić ta migracja wewnętrzna, krajowa. No i ludzie się patrzą, mówią, dlaczego mamy płacić tyle podatków, jak komuniści nauczają, powiedzmy, w szkołach. W szkołach to na dzień dzisiejszy, no to jest totalny lewacyzm. Lewactwo opanowało wszystko. No ten marsz przez instytucje, przez ostatnie 60 lat w Ameryce doprowadził do tego, że nigdzie nie ma normalnych, konserwatywnych ludzi. Rządy wszystkich, no jest 50 stanów i na 25 stanów, no to na 50 stanów, 25 stanów jest jeszcze konserwatywna, republikańska, dlatego jest 50 senatorów, no ale teraz reprezentanci są w większości. No to się wszystko zmieni za 5-6 miesięcy w listopadzie, kiedy będą wybory międzyprezydenckie, także Senat się zmieni i Izba Reprezentantów, ale właśnie w tych stanach socjalistycznych ludzie płacą ciężkie pieniądze. I gdzie oni się zaczęli przeprowadzać? No oni zaczęli się przeprowadzać na Florydę. Na Florydę. Floryda uzyskała 25 miliardów dolarów, do Teksasu 7 miliardów, do Arizony ciepłej, 5 miliardów północnej Karoliny, 4 miliardy do południowej Karoliny, 4 miliardy Tennessee, 3 miliardy Nevada, 3 miliardy Colorado, 3 miliardy Idaho, 2 miliardy i Utah, 1,5 miliarda. Także ludzie po prostu przechodzą tam, gdzie nie ma komunistycznych rządów, bo komunistyczne rządy to na wszystko mają jedno rozwiązanie. Forsa, będziemy rozdawać. No ten kretyn w Białym Domu, no mówił, że mu 14 ekspertów tłumaczyło, że drukowanie pieniędzy nie spowoduje inflacji. No wszyscy się śmieli, łącznie z ludźmi, którzy sprzątali na ulicach, no bo to nie wymagało tytułu doktorskiego, żeby zrozumieć, że jak się drukuje pieniądze, to później te pieniądze nie mają wartości, no, ale niestety 14 pseudo ekspertów tłumaczyło, że nie. Tak jak się popatrzy, kto tłumaczył Bidenowi, że drukowanie pieniędzy nie
nie spowoduje inflacji, no to wszyscy z nich komuniści. Każdy jeden demokrata, każdy jeden socjalista. Także lewactwo tłumaczyło, że nic się nie stanie, a teraz benzyna jest po już $10 w Kalifornii. No i uciekają. Uciekają z tych stanów, z tych rejonów północno-wschodnich i tych środkowych, wszystkich tych socjalistycznych. No i uciekają tam, gdzie jest cieplej. Uciekają na te południe. No i można powiedzieć, że czy pogoda im się podoba. No, pogoda to nie jest jedna sprawa. Dużo, dużo ludzi mieszkających na północnym wschodzie, te stare te kolonie angielskie, no to dużo z tych ludzi, no to miało w zasadzie dwie posesje, dwa domy, dwa mieszkania, czy tam dwa apartamenty, albo dom na północy i tam kondominium, mieszkanie własnościowe na południu, gdzieś na Florydzie. I oni na zimę wyjeżdżali, no bo zima nie pasowała im na północy, bo było za zimno, no to jechali na południe. Zima na Florydzie jest bardzo przyjemna, lato jest makabryczne, no to wracali na północ, gdzie lato na północy nie jest takie straszne, także to nazywali ich tych wędrujące ptaki. Sporo też Kanadyjczyków jeździ właśnie tam na Florydę. No ale ci ludzie w zasadzie, no to już teraz bardzo często decydują, mówią, po cholerę mam płacić podatki tu, płacić tam. No to też jest trochę tam bardziej skomplikowane, no bo tę główną rezydencję trzeba zadeklarować, gdzie się mieszka pół roku plus jeden dzień. No ale mimo wszystko podatki trzeba zawsze płacić lokalne, tam z tym odpisywaniem jest inaczej. I w sumie Kalifornia ma najlepszy klimat. Kalifornia ma najlepszy klimat, dlatego w Kalifornii jest najwięcej tych żebraków i bezdomnych, bo tam do Kalifornii to zjeżdżają się wszystkie cały lumpen proletariat jedzie do Kalifornii, tam z głodu nie umrą, bo ich pożywią, tam z mrozu nie umrą, bo nie ma mrozu. No i Kalifornia dlatego jest atrakcyjna, ale to co się dzieje w Los Angeles, San Francisco, no to jest syf kiła i mogiła po prostu. To tam ci komuniści nie pilnują w ogóle. Wydali takie ustawy, że kradzież do $1000, no to nie jest ścigana prawem, tam nie ma kaucji, no jest jedna wielka rozpacz, w tej Kalifornii, no ale oni ciągle pompują te podatki, no i z tej Kalifornii, tak jak wspominałem, z Kalifornii uciekło 20 miliardów ludzi z 20 miliardami dolarów. Nowy Jork najbardziej został uderzany. Te wszystkie 10 stanów, które najwięcej uzyskały w 2020 roku, no to nie mają kompletnie podatków stanowych, czyli Floryda, Texas, Tennessee i Nevada, to oni nie mają podatków dochodowych stanowych, no tam są inne podatki, no bo zawsze muszą być podatki, ale nie są wariackie. Komuniści to robią to, że zabijają kaczkę znoszącą złote jajka. No ta emigracja, migracja tego bogactwa, no to z czasem to ma nieprawdopodobne znaczenie, dlatego że ludzie, którzy wyjeżdżają, płacą mniej podatków lokalnych, stanowych, także cały te budżet jest coraz gorszy, te roczne straty wpływów, no to są bardzo duże, no bo co zabraknie w jednym roku, no to dodaje się do tego, co brakuje w drugim roku i tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzą, że pogarsza się sytuacja utrzymania lokalnych stanów, no to ci najbardziej prężni, bogaci, ci, którzy mają szansę, znowu uciekają. No i kiedy
teren, stan czy miasto traci podatników, no to nie mają z czego zapłacić. No i oczywiście demokraci w tych liberalnych, komunistycznych stanach jedyne co to robią, no to mówi, nie mamy tylu a tylu pieniędzy, tyle i tyle pieniędzy, no to z tymi podatkami to mamy tyle, to podwyższymy podatki, to uzyskamy ten budżet. No ale to każdy normalny rozumie, że jak podniosą podatki, dlatego że już nie ma pieniędzy, bo przez ostatnie 5 czy 10 lat ludzie uciekają, bo są wysysani, no to każdy normalny wie, że w następnym roku znowu będzie mniej ludzi i znowu będzie tej forsy. Także, że te rozdawnictwo, ta budżetówka po prostu ona sama dla siebie zrobiła. To problem jest taki, że te wyższe podatki, no to niekoniecznie reprezentują lepszą służbę państwową. No i bardzo często mają gorsze szkoły. Dlatego mają gorsze szkoły, no bo jak jest jakiś stan, który ma pieniądze, łatwe pieniądze, no to zaczynają wprowadzać różne gendery, różne głupoty, różne socjalistyczne i ideologie, no bo tam są związki zawodowe. Związki zawodowe są socjalistyczne. Każdy rząd przy żłobie, no to w sumie jest socjalistyczny. No i mogą wyciskać te pieniądze. Także czym więcej zdzierają pieniędzy z ludzi, tym więcej mają do wydania, tym bardziej się rozbestwiają. No i demokraci, debile, wygląda na to, że oni zapominają o tym, że podatki no to powinny reprezentować to, ten koszt, który państwo, powiedzmy, czy rządy lokalne dają w zamian, a to nie powinna być kara, to nie powinna być kara za to, że ktoś zarabia pieniądze, albo to nie powinna być jakieś narzędzie do tego, żeby dochód wyrównywać. No a komuniści patrzą na ten sposób, że to trzeba wyrównać dochód, że ci, co nie mają, to powinni mieć, a ci, co mają, no to trzeba ukraść. No Lenin powiedział, że ukraść złodziejowi, no to nie jest kradzież. No i w Ameryce teraz wszyscy lewacy w zasadzie myślą, że każdy kto ma pieniądze, no to nie ma przez pracę, tylko dlatego, że ukradł. No tak to jest, także to jest ta paranoja. Dużo tych stanów, przepraszam, dużo tych stanów to po prostu się wyrzuciło poza nawias z tych podatków, no bo ludzie są mobilni, mogą się poruszać, ludzie mogą się przeprowadzać, szczególnie teraz, kiedy cała ta pandemia doprowadziła do tego, że ludzie, którzy mogą pracować z komputerem, mogą pracować gdziekolwiek i dlatego nie są zmuszeni. Kiedyś musieli jeździć do pracy dzień w dzień, a teraz mogą gdziekolwiek mają internet, a w Ameryce wszędzie jest w sumie internet, no to mogą pracować. Te odpisy podatkowe, te stanowe i lokalne podatki, odpisy, no to powodowały to, że ludzie jakoś tam działali, no ale teraz po skasowaniu tego, no to oni, no to odczuwają ten ból. Te 10 tysięcy to jest jeden wielki ból. No w niektórych stanach to cwaniaczki socjalistyczne zachmęciły te 10 tysięcy, bo w niektórych stanach, w właśnie tych komunistycznych, to Kalifornia, Nowy Jork, New Jersey, Massachusetts, no to ci cwaniacy to pozwolili, czy nakazali. No w tych stanach to biznesy się rozliczają poprzez osobiste podatki, no jest to jakieś tam połączenie, no i w tych w ramach tego no to mogli sobie odpisywać więcej tych podatków z podatków federalnych. No ludzie po prostu jeżdżą i nie będzie lepiej, będzie coraz gorzej. Ameryka się dzieli, Ameryka się nieprawdopodobnie dzieli. Jest bałkanizacja, cała bałkanizacja. Ludzie zaczynają się przeprowadzać tam, gdzie żyją tacy podobni im. No a jak zaczynają mieszkać
mieszkać w tych i obracać się w tych kręgach, którzy są tacy jak oni, no to później kompletnie się ludzie nie rozumieją, nie ma tego mieszania, nie ma tego nie ma rozmowy. No i jedni chcą, i komuniści później chcą już, tak jak wszyscy komuniści stalinowscy, czy socjaliści hitlerowcy, no to chcą zaciukać tą drugą stronę. No mam nadzieję, że w listopadzie się zmieni 2022 roku, no i zmieni się w listopadzie 2024 roku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Zdrowia dla normalnych.